A na koniec zagranica. Miniony weekend był dla mieszkańców Ukrainy niespokojny. Rosjanie zaatakowali za pomocą dronów Shahed. Prezydent Wołodymyr Zełenski po raz kolejny apeluje o zwiększenie dostaw broni. Rosjanie intensyfikują ataki na Ukrainie. Sytuacja na froncie pogarsza się z dnia na dzień. Z powodu opóźnień w dostawach broni z zachodu żołnierze muszą dokonywać trudnych wyborów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jeśli Rosjanie będą codziennie uderzać w Ukrainę tak jak przez ostatni miesiąc, może nam zabraknąć rakiet. Obecna sytuacja zmniejsza również szanse Ukrainy na działania ofensywne, a Rosjanie utrzymują zwiększone tempo działań. Tylko minionej nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 17 dronów Shahed. Maszyny zostały wystrzelone z terytorium okupowanego Krymu. Pogarsza się też sytuacja mieszkańców Charkowa. Dwie kierowane bomby lotnicze trafiły tutaj i prawdopodobnie jeszcze dwie rakiety S-300. Nie możemy na razie powiedzieć z całą pewnością, jakiego rodzaju to były rakiety. Mówi mer Charkowa. Strażacy wciąż walczą tutaj ze skutkami ataków. W innych rejonach Ukrainy również niespokojnie. Po wczorajszym ataku dronów kamikadze w obwodzie żytomierskim istniało ryzyko skażenia powietrza. Lokalne władze nie poinformowały, jaki obiekt został uszkodzony. I świt nareszcie. Świat musi wreszcie zobaczyć ból, jaki rosyjscy terroryści zadają mieszkańcom Charkowa, Kupiańska, miastom obwodu Donieckiego, Zaporowskiego i Sumskiego oraz wielu innym społecznościom ukraińskim. Światowi przywódcy są jednomyślni. Ukraina musi wygrać tę wojnę. Jeśli Ukraina przegra, my wszyscy przegramy. Koszty zaniechania wsparcia Ukrainy teraz będą znacznie wyższe niż koszty odparcia Putina. Czytamy we wspólnym artykule szefów brytyjskiej i francuskiej dyplomacji. Najnowsze dane przekazane przez amerykański Instytut Studiów nad Wojną pokazują, że Ukraina jest zmuszona do oddania inicjatywy Rosjanom.